Witam wszystkich serdecznie z tej strony Odyn. Dzisiaj wypad na Hubertus, a w zasadzie na Gliniok. Różni ludzie zwią te stawy. Z mapy widać to wszystko jako Hubertus, z mapy Google. A jak się przyjedzie na miejsce, no to jest łowisko numer 301 Gliniok, a tam jest jeszcze inne, a tam jest jeszcze inne, bo to są w zasadzie cztery. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj poszukam zgubionego łańcuszka pewnego widza, który napisał do mnie maila. Nie podał dokładnie miejsca, bo powiedział, że troszeczkę wypił, no ale spróbujemy to znaleźć. Także sprawdźmy, co się czai w wodzie. Ktoś zgubił klucze na Glinioku. Jakby ktoś wziął te klucze do domu, to by tak nie porzewiały, a tak je tutaj zostawił na tym znaku. Ja je wezmę, no. Może ktoś to zobaczy, to mu oddam. Także jeszcze nawet wykrywacza nie wyciągłem, a już jest zguba i to dość przykra, no bo to klucze. Dokładnie tutaj będę dzisiaj poszukiwał. To jest druga strona tamtej plaży. W sezonie pomiędzy tą plażą a tamtą jest wysięgnik, jest linka i ludzie sobie jeżdżą na deskach. Blacha ołowiana. No, nie zacząłem zbyt fortunnie, bo mi wleciało to do gaci. Czekajcie. Nie chcę z tą blachą w gaciach łazić. Chodź tu. O, błagam, jest, udało się. Dobra, tu mamy sygnał. Sygnał 65-66. Sprawdźmy to. Wykopane. Pewnie następny kawał tej blachy. Nie, 2 grosze. Dobrze się zapowiada. Jak z brzegu są pieniążki, to zawsze to świadczy o tym, że coś tu będzie. Tu kolejny zawleczkowy sygnał. No, pogoda się zepsuła. Zawleczka. Sześćdziesiąt dwa, 63. Kawałek ołowiu. Ojejku, jakaś miedziana rura. Hurra! Wykopany. Jakaś mała blaszka na rybki. Coś tam mam. Jakiś kawałek drutu. Czyściutki sygnał 78. Cóż to może być? No, pewnie. Pucha. Ale mam już śmieci, ludzie. To jest bardzo fajna, płytka woda. O, widzę zdechłą rybę. Ryba! Idę ci. Dotlenię cię. Dotlenię cię. Rybko. Tutaj jesteś. Uwaga dla widzów. Żyjesz jeszcze. Tak jakby żyło. Tak. To jest. Nie wiem, co to za ryba. Żyjesz, stary?
Kto to jest? Kto to jest? Nie wiem. Ale tam głęboko już jest. Tam jest cięcie. Sygnał 88, będzie srebro. I jest, jest czy nie, bo jest czy nie, bo dupa jest. O, zrobiło się 88. 88, 89 się zrobiło. I piękny, kurda. Piękniutki. I teraz mogę szukać. Sygnał 48. To będzie 10 groszy. 20, przepraszam. Byłem wymienić baterię i mi się rękawice spompowały. O! Ołowiany ciężarek. A jednak 5 zł z PRL-u. Tylko ciężarek ołowiany. Tu jest bardzo dużo ołowianych ciężarków. Tu jak widzicie te dziury, co chwilę łowię ołowiane ciężarki. I tutaj, gdzie jest to sitko teraz, mam piękny sygnał i prawdopodobnie to będzie srebro. Poczekajcie. Dobra. Jest. Srebrna obrączka. Patrz, jaki ładny. Nie, ołów. Sygnał taki przerywany. 88, 90, ale pierdzi na żelazo. O, teraz to ruszyłem. Osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem. I wykopany. Będzie żelazo czy nie? O Boże, srebro czy nie? Ja mówię, że będzie. Jest. Ja lubię ten widok. Chodź tu. Chodź do wujka. Taka srebrna obrączka. Zawsze coś. 75, 76. Ołów 5 zł z PRL-u. Blacha. I 5 zł. Łobo, co to jest? Jakiś krab 50 kry. Co tu jest napisane? Island 1987. No islandzkiej waluty jakiegoś kraba jeszcze nie znalazłem. Kolejny ołów. 63. Blaha. 63, blaha. Flaszka. Ołów. Ołów. Podsumowanie. Śmieciory. Ołów. Którego jest tutaj pełno. Masakrycznie pełno.
wszelkiego rodzaju, wszelkiego rozmiaru. Dwie jakieś rurki miedziane, tutaj jakiś, nie wiem, aluminiowy pręt, taki kurde już ciemny cały. Trzy blachy, jedna mikroskopijna, dwie takie zwyczajne. Tak, trochę pieniędzy, bardzo mało. Pięć pierścionków srebrnych. Jeden naszyjnik, ale to nie jest naszyjnik kolegi, bo jest zupełnie inny. Jest po prostu zupełnie inny. Ale tak, te pierścionki. Ten jest najfajniejszy. Taka jakaś ala oponka. Ten jest z jakimś kamykiem może. Się prezentują. Ale mi się łapy często już jest zimno. Tak się prezentują te pierścionki. I tak, najciekawsza z najcika. Nowy ostrz. Pan krab. 50 krabów. Nie będę kaleczył języka. Islandia, 1987 rok. Tak to się wszystko mniej więcej prezentuje. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo znowu się wiatr skądś pojawił i robi się bardzo zimno. Ale co z tego? Ja się zbieram i jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, czy tam w dół jakiś komentarz, zasubskrybujcie, jak ktoś tego was nie robi. I widzimy się następnym razem. Oh!